Z czego rodzi się radość? I z tego listu wynika bardzo jasno z odnalezienia swojego właściwego miejsca. Tego właśnie, kim ja jestem. Też kim jestem wobec Boga, kim jestem wobec ludzi, którym wiele zawdzięczam. Tak jak Ewagriusz wiele zawdzięcza Rufinowi. Pisze takie zdanie. Cieszę się, że ubogacam się przez tę miłość, której wspomnienie mnie pociesza. Pamiętam miłość i to wspomnienie mnie pociesza. I doświadczam również dzisiaj tej samej miłości, bo rozpoznaję to samo źródło w tym, co dzisiaj się dzieje i czego dzisiaj doświadczam. To jest najgłębsze źródło tej prawdziwej radości. Jeżeli słyszę, że jestem z miłości, jeżeli słyszę, że jestem dla miłości, a tym samym jestem na swoim miejscu.